Centrum Kształcenia Ustawicznego jest publiczną placówką edukacji dorosłych. Powołane zostało z dniem 1 sierpnia 1977 roku na bazie Technikum Budowlanego Zaocznego, funkcjonującego od 1963 roku. W kwietniu 1995 roku kurator oświaty w Siedlcach przekazał na potrzeby rozwijającego się CKU budynek internatu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Od 1 września 1995 roku szkoła rozpoczęła zajęcia w nowej siedzibie i od tego momentu rozpoczął się proces stałej modernizacji budynku i bazy techniczno-dydaktycznej. Decyzją MEN z dnia 27 lipca 1995 roku Centrum Kształcenia w Mińsku Mazowieckim uznane zostało za centrum wzorcowe wśród 15 tego typu placówek w kraju. Przewodnim mottem dla działalności centrum jest stwierdzenie patrona szkoły Stanisława Staszica. Końcem edukacji krajowej powinna być użyteczność obywatela. Centrum zajmuje się kształceniem, dokształcaniem i doskonaleniem osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, czyli kursowych. Aktualnie w centrum istnieją następujące typy szkół: 3-letnie liceum ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum, 2-letnie liceum ogólnokształcące na podbudowie szkoły zasadniczej, technikum uzupełniające na podbudowie szkoły zasadniczej i szkoły policealne. W bieżącym roku szkolnym w formach szkolnych uczy się 855 słuchaczy. Typy szkół zmieniały się zgodnie z reformami w oświacie, a zawody były zawsze modyfikowane zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy. Wśród 13 864 absolwentów w 35-letniej historii centrum są przedstawiciele szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, średniego studium zawodowego, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej w 18 zawodach. Ponad 2000 słuchaczy ukończyło szkołę systemem eksternistycznym. W ostatnich latach preferowana jest nauka systemem zaocznym, pozwalająca na godzenie pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych naszych słuchaczy. Centrum posiada akredytację mazowieckiego kuratora oświaty na prowadzenie 5 kursów zawodowych. Do końca 2011 roku formy kursowe ukończyło 15 231 osób. W strukturze CKU jest Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalania Zawodowego, który zajmuje się koordynacją kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych młodocianych, uczących się w klasach wielozawodowych w 14 szkołach na terenie powiatów mińskiego, węgrowskiego, siedleckiego, sokołowskiego i garwolińskiego. Ośrodek koordynuje kształcenie teoretyczne dla 1512 uczniów w 31 zawodach. W centrum od 2004 roku znajduje się ośrodek egzaminacyjny do przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie sprzedawca. Centrum Kształcenia Ustawicznego posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001-2008 w obszarze usług edukacyjnych w formach szkolnych i pozaszkolnych. Centrum realizuje również projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki czemu poszerza się oferta bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców powiatu mińskiego. W latach 2008-2010 zrealizowanych zostało 8 projektów z programu operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne dla mieszkańców obszarów wiejskich na łączną kwotę 400 tysięcy zł. Aktualnie centrum realizuje projekt Gotowi do zmian – młodzież szkolna na lokalnym rynku pracy. Wartość projektu wynosi ponad 2 100 000 zł. Młodzież trafiająca do klas przysposabiających do pracy to jest młodzież z całego powiatu naszego mińskiego. Są to dzieci, które w tradycyjnych szkołach zwyczajnych z różnych powodów nie byłyby w stanie tych szkół ukończyć. Kończąc klasy przysposabiające do pracy osiągają sukces dydaktyczny, jednocześnie przygotowują się do zdobycia zawodu. Bardzo często jest tak, że ci rzemieślnicy, u których młodzież odbywała praktyki, zatrudniają ich w tych właśnie swoich zakładach pracy. Praktyki kończy egzaminem czeladniczym i nabywa prawa do wykonywania określonych zawodów. Zawody mogą być najróżniejsze, tam gdzie młodzież sobie wybierze, tam gdzie rzemieślnik ma podpisaną umowę z komendą OHP, tam młodzież może te praktyki odbywać i zawody zdobywać. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się instytucją. Od kilku lat podejmujemy działania, by proponowane przez nas formy doskonalenia miały istotny wpływ na poprawę jakości mazowieckiej oświaty. Wśród naszych propozycji znajduje się bogaty wybór szkoleń i systemowych projektów edukacyjnych realizowanych wspólnie ze szkołami, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami oraz ośrodkami naukowymi.
Wydział MSCDN w Mińsku Mazowieckim zatrudnia 6 nauczycieli konsultantów i 2 osoby z administracji. Swoimi działaniami obejmuje wszystkie szkoły i placówki oświatowe publiczne i niepubliczne działające na terenie powiatu mińskiego. W 2011 roku zrealizowano w nim blisko 100 szkoleń dla ponad 2000 nauczycieli. To jedyny ośrodek działający na rzecz dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli powiatu mińskiego. Szanowni Państwo, znajdujemy się w Centrum Kształcenia Ustawicznego imieniem Stanisława Staszyca w Mińsku Mazowieckim. Centrum jest owocem strategii kształcenia ustawicznego przyjętej w latach 90. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a tak naprawdę przez Departament Kształcenia Ustawicznego kierowany przez panią dr Józefowicz. Nasze centrum prowadzone jest przez powiat miński. Dotychczas z zadowoleniem podejmowane były wszelkie oceny naszej działalności. Jak grom z jasnego nieba pojawiła się sytuacja w bieżącym roku szkolnym, która zbulwersowała kadrę pracującą w centrum, młodzież w tworzonych scenariuszach. W okresie poprzednim nigdy nie zakładaliśmy tak trudnej sytuacji i to od strony najmniej spodziewanej, od organu prowadzącego. Rozumiemy, iż powiaty znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, ale na litość boską trudno sobie wyobrazić, aby tak potrzebna w środowisku instytucja edukacyjna, potrzebna w świetle rewolucyjnie rozwijającej się cywilizacji, znalazła się w tak trudnej sytuacji. Podejmowane są działania, które w praktyce, jeśli zostaną podjęte, zniszczą dotychczasowy dorobek placówki. Przecięte zostaną wypracowane struktury w realizowanych działaniach, idee, więzi. Obecną sytuację już nie chciałbym porównywać do porównania Tofflera w trzeciej fali, który porównuje w latach 80. ubiegłego stulecia placówki edukacyjne z fabrykami. Bo to już nie fabryka, to próba zbudowania ad hoc magazynu, w którym można byłoby upchnąć przysłowiowym kolanem jak największą liczbę młodzieży. Nie dyskutuje się o metodologii kształcenia, o tworzeniu nowoczesnej bazy. Liczy się ilościowo stan uczniów, młodzieży poszczególnych placówek i podejmuje się decyzje o wtłoczeniu ich do magazynu pod nazwą Centrum Kształcenia Ustawicznego. Chcemy wszystko uczynić, aby trafić do umysłów, do serc obecnych radnych, aby po prostu w tej sprawie odrzucili zastosowanie tej niedobrej praktyki stosowania w gminach, w radach miasta czy powiatu praktyki, której na imię dyscyplina partyjna, ponieważ
to nie ma nic wspólnego z nowoczesnym pojmowaniem demokracji. Podejmując naukę w centrum, kierujemy się przede wszystkim tym, że posiadając średnie wykształcenie, będziemy bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Szkoła w 100% spełnia nasze oczekiwania, a baza dydaktyczna, którą dysponują nauczyciele, pozwala na wykorzystanie maksymalne czasu, którym my, uczniowie, dysponujemy na naukę. Mamy realne szanse na wydostanie się z trudnej sytuacji, w której stawia nas życie. Nie stać nas na płatne szkoły czy studia. Jesteśmy starsi i spoczywa na nas odpowiedzialność za rodziny i pracę. Do zdobywania wiedzy potrzebujemy odpowiednich warunków, które zapewnia nam w pełni CKU. Przeniesienie szkoły młodzieżowej z Janowa spycha nas na drugi plan, a przecież nie zasługujemy na to. Zadbaliśmy o to, by nie być niczyją kulą u nogi, wręcz przeciwnie. To, jak wygląda budynek naszej szkoły, pracownie, bufet, łazienki, jest głównie naszą zasługą. To właśnie my, słuchacze, finansujemy bieżące remonty, unowocześniamy sale lekcyjne oraz wzbogacamy księgozbiór. Inwestujemy co roku setki tysięcy złotych z Funduszu Samorządu Słuchaczy, by warunki, w jakich zdobywamy wiedzę, były na odpowiednim poziomie. A teraz cały nasz dorobek przekazywany jest szkole z Janowa, co jest niedopuszczalne. Mamy po prostu być gośćmi we własnym domu. Czujemy się oszukani i zdradzeni przez to postępowanie. Temat bardzo ważki to temat praktycznie likwidacji lub zmiany organu prowadzącego zespół szkół w Sienicy. Drodzy Państwo, chciałem się odnieść do kwestii przeniesienia zespołu szkół agrotechnicznych z Janowa do Sienic. Uważam, że to jest najbardziej optymalne rozwiązanie dla zespołu szkół agrotechnicznych, jak również dla zespołu szkół Hipolitej Kazimierza Gnojeńskich w Sienicy. Tu jest naprawdę wspaniała baza lokalowa, baza praktycznie nawet ćwiczebna dla zespołu szkół agrotechnicznych, bo to jest 4,5 hektara gruntu, gdzie można naprawdę pod kątem architektury krajobrazu, to co jest kształcenie w zespole szkół agrotechnicznych w Janowie, można naprawdę coś pięknego stworzyć. Więc ponadto za zespołem szkół Hipolity i Kazimierza Gnojeńskich przemawia fakt kolejny, to bardzo dobra baza sportowa. To, co nie ma zespół szkół agrotechnicznych już w tej chwili w Janowie, tego nie ma. Po przenosinach do CKU również tego nie będzie miał. Natomiast w Sienicy ma możliwość praktycznie zespół szkół agrotechnicznych, tak jak tutaj słuchacze zespołu szkół Hipolity Kazimierza Gnojeńskich, korzystania z sali gimnastycznej, boiska ze sztuczną trawą. Planujemy budowę w tym roku Orlika. Ponadto dodatkowe zajęcia sportowe mogą się odbywać na stadionie bardzo dobrze wyposażonym i zadbanym w Sienicy, jak również po godzinie 15 na pełnowymiarowej hali sportowej w Sienicy. Ponadto praktycznie gmina Sienica to jest typowo rolnicza, sąsiednia gmina Latowicz to też jest typowo rolnicza, więc jest to naprawdę miejsce, jakby centrum praktycznie rolnictwa powiatu mińskiego, więc stworzenie tutaj tych warunków, gdzie możliwość jest odbywania praktyk nawet w gospodarstwach rodzinnych, nie tego słuchacza, ale praktycznie w gospodarstwie sąsiada, takie możliwości stwarza tutaj miejsce, umiejscowienie zespołu szkół agrotechnicznych w Sienicy. To jest naprawdę ci, którzy mówią, że Sienica jest B, to zapraszam ich, aby zobaczyli, jak ta Sienica wygląda, jak się prezentuje zespół szkół, jak obiekty sportowe przy ulicy Latowickiej, gdzie jest hala sportowa i szkoła podstawowa, a wtedy będą mogli w pełni odpowiedzialnie podejmować decyzje. Bez naprawdę takiej wizyty i bez zgłębienia wiedzy naprawdę domniemywam, że jest to po prostu polityczne rozgrywki między jakimiś grupami interesów w starostwie. Dziękuję.